te jedne zarabiają więcej, a drugie są bardziej stabilne, więc nie wiem, co bardziej stabilne, czy są bardziej przedsiębiorcze, czy są zarabiają może więcej, ale są sobie przedsiębiorcze. I to też problem w Polsce, to jest problem brak super niskiego kapitału społecznego, który uniemożliwia zawiązywanie więzi między przedsiębiorcami, tego braku zaufania w sposób korupcyjny, strukturalnych, konfliktów interesów, no co pan wskazał, czy ktoś to zgodnie z nami świetnie. A to, co jest instytucją budowania tego testu, to instytucjonalizowania tego zaufania, jest to, że ta forma współpracy ludzi, nawzajem, jak mogę się zrobić, ten temat raczej spokój, sam to kończy się. Dziękuję bardzo za ciekawe wystąpienie. Chcę teraz przekazać głos panu przewodniczącemu. Chciałem przy okazji korzystać z tego, że jest pan świetnym znawcą tematyki instytucjonalnej w Unii Europejskiej. Chciałem, żeby, jeśli to jest oczywiście możliwe, w tym czasowym wystąpieniu zgłosić panu niektóre do następującej kwestii. Bardzo często w takiej potocznej debacie politycznej używa się argumentu, że jest potrzebna dalsza integracja, pogłębianie integracji w Unii Europejskiej w całości, czy też tylko z tym regionem, czy jest to efekt analityczny kryzysu, czy to znaczy potencjalnie, czy faktycznie takie działania są podejmowane, jeśli oczywiście to się zmieści w ramach naszego wystąpienia. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za zaproszenie na konferencję. Zamówiłeś, żebym zabrał głos w tej dyskusji. Nie wiem, czy otrzymam to jasne tezy, które Pan przeprowadził w tym zapowiedzi, że Państwo mówią o sprawach swojej zwięzłości. Dlatego rzeczywiście mam mówić o sprawach bardzo konkretnych, dotyczą praktyk polityki europejskiej, bo jak rozumiem, taka jest też moja rola w tym panelu, żeby to zapomnieć na bieżącej dyskusji, która toczy się w europejskim programie, gdzie jest miejsce na wobec tego typu myślenia, jakie wiąże się z polityką społeczną. Ja oczywiście chętnie bym się w ogóle włączył w dyskusję polityki społecznej, bo też tym się zajmowałem. Sami to będę wykonywał z punktu społecznej, ale z punktu widzenia administracji publicznej państwa. I mówiąc tylko jedno zdanie, powiem tak, że istotą pojęcia ekonomii społecznej, także z punktu widzenia polskiego, a tym, co ta wartość, która się z tym spojrzeniem na świat wiąże, to jest fakt obrony, istnienia sfery publicznej, dróg publicznych i czegoś, co wykracza poza prostą dychotomię właśnie państwa. To jest istota, tak z punktu widzenia polskiego, także w dzisiejszej polskiej dyskusji. Patrzymy na dyskusję wokół systemu handlowego w Polsce, no to jeśli nie pojmiemy istoty dróg publicznych, sfery publicznej, tego, że jest ta samoistna wartość, która nie wkracza poza ostry podział, że może być wyłącznie coś zadane przez państwo w rozumieniu tej dyskusji, że to się dzisiaj w Polsce państwo zaznaczy, no w ogóle nieefektywne. Ja na tym wobec tego jest temat na tym, też trzeba zdecydować dyskusję wokół kolei. Mamy wybrane właśnie te sposoby rozwoju. Ja mam tylko dwie wieści do zachodu PKP, będzie Państwu lepszy. Tak samo jak jest dzisiaj, będzie to warto, to będzie też wieści. To w ogóle rozumienie tego, że może być pewien sposób organizowania usługi dróg publicznych, że wykrada poza taką prostą receptę. To jest Państwo będą sprawdzać, co to oznacza polepszenie jakości. Jest sfera pośrednia pomiędzy dwóch zawodów, ze sobą wygodową jest sfera do tego, co jest szeroko, sfera tych publicznych, które mogą być właśnie zarządzane w sposób odmienny niż te dwie prostowe. I to jest cała sens ekonomii społecznej, w moim rozumieniu. On także pojawia się dzisiaj w dyskusjach czy dokumentach europejskich dotyczących strategii wyjścia z kryzysu.
mówiła, że poszukuje się na radiu, pewne założenia, które niekoniecznie mogą być pełne. Ten rozwój jest mało tego, co zależy od tego. Nie pojawia się jakieś poszukiwania innych źródeł wzrostu, innych źródeł rozwoju poza prostymi, które zadaje właśnie rynek regulacji. Znaczy jest coś, co może być ważnym rozwoju, co wymaga właśnie mobilizacji społecznej wokół pojęcia publicznych, wokół innych form zarządzania usługami i organizowania tego rodzaju rynku, bo tego ogromny rynek, który jest potencjalnym źródłem rozwoju, jeśli patrzymy na rozwój postaci integralnych, do kwestii gier europejskich, to co dzisiaj powiemy sobie tak, ale kilka rzeczy się z tego naszego jakby zaznaczyć na powodę tej dyskusji, może być ten czas na to po prostu. Co gramy dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie rynku polityki i wyjścia z kryzysu. Pierwsza to oczywiście jest gra wokół tego w ogóle, jakby zrozumieć rynek. Co to w ogóle jest rynek? Jaki rynek w ogóle mamy zamiar budować? Czy jaki rynek ma tworzyć to w integracji europejskiej? I tutaj mamy de facto dzisiaj na stole cztery pojęcia, które są według siebie rozbieżne. Częściowo wspólne, ale częściowo rozbieżne. Każda z nich pozostawiając po nich inną strategię funkcjonowania instytucji europejskiej. Mamy pojęcie rynku wewnętrznego, mamy pojęcie rynku wspólnego, mamy pojęcie rynku jednolitego, mamy pojęcie rynku wolnego czy konkurencyjnego. To cztery różne rodzaje rynków, o których się mówi w dokumentach europejskich, mówimy się w Polsce europejskiej. Czy mówimy o rynku wewnętrznym, to oznacza przede wszystkim rozumienie naszych relacji gospodarczych wewnątrz Unii jako pewnego zasobu, który nam obroni przed zewnętrznymi naciskami. Więc bronimy wewnętrznego rynku, na przykład broniąc rolnictwa w takim kształcie, jakim jest albo drewna, albo zabawek, albo czegokolwiek innego, to zawsze tam Chinami, czy jakimiś innymi graczami. Bronimy wewnętrznego rynku, a ten wewnętrzny rynek jest w tym momencie czymś, co zależy właśnie od ochrony. Jak mówimy o rynku wspólnym, mówimy przede wszystkim o rynku, o istocie, o takiej pojęciu, to przede wszystkim znosi bariery wewnętrzne pomiędzy krajami członkowskimi. W tym sensie budowanie kolejnych swobód wymiany dóbr, no bo wiadomo, że ten kraj nie jest jeszcze nie wszystkie bariery jeszcze zostały zlikwidowane, w tym wspólnym rynku nasza likwidacja barier, żeby budować tego wspólnego rynku. Mówimy o rynku jednolitym, to mówimy o rynku, który jest silnie regulowany paneuropejskimi regulacjami. Tak? Mówimy, że należy więcej jednolitego rynku, znaczy wtedy więcej standaryzacji, która ujednolici rynek europejski, gdzie przyjmie się wspólne reguły, na które będzie więcej wspólny ponad paneuropejskiej regulacji. Na przykład także podatkowej, to znaczy, że daje więcej jednolitego rynku, a mniej
zróżnicowanie rynkowych w ramach europejskich. I wreszcie gdzieś jest z tym wszystkim najsłabsza teza o rynku konkretnym czy wolnym. To nie byłoby gdzieś naturalnemu pojęciu tego, co przedmiotem rynek, czyli pewnego otwarty konkretnie wewnętrzny wymiar gospodarczy. A zatem to jest pierwszy element, który debata, która się według mnie dzisiaj toczy. Wokół tego, co będziemy rozumieć w takiej polityce europejskiej pod pojęciem. Drugą grą to oczywiście jest gra między zupełnie rozbieżnymi strategiami gospodarczymi poszczególnych krajów, także do Unii Europejskiej, o wszystkich tych latach, o wszystkim tym całym poziomie wewnętrznego podawania się nawzajem, mają bardzo różne strategie gospodarcze, jeśli chodzi o przykład swojego rozwoju, o energetyki, po modelowanie rynku bankowego. To też jest tak, że jeśli mówimy dzisiaj o pewnych wspólnych procedurach, procedurach wychodzenia z kryzysu, to pojawia się na przykład w raporcie Mary Montiego pojawia się teza o tym, żeby budować i która mogła wyjść z kryzysu, musi dokonać się wymiana preferencji pomiędzy krajami członkowskimi. Każdy kraj, jak on to ładnie mówi, to jest osoba bardziej specjalizowany, tam gdzie jest więcej nacisku na wpływ, bo to muszą zrozumieć, że muszą oddać część swojego parasola ochotnego na swoim gospodarkami. Otwierać się bardziej na konkurencję, czyli że woli tego sektora gospodarczego na konkurencję. Państwa, które są bardziej suwerennościowe, jeśli chodzi o swoje gospodarki i pewnie wolnorynkowe, czy wszystkie kraje niższe, podrobione na podstawie europejskiej, powinny wymienić jakby z kolei z tamtymi społecznymi państwami, uznając konieczność wspólnych europejskich regulacji. Wspólnego europejskiego także na wspierania czy alternatywy opodatkowania potem transferu finansowych, żeby uczyniły europejską pozwolę bardziej społeczną. A kraje nowe kraje członkowskie z kolei oczekuje się, że zrezygnują z części swojego nacisku, które formułują na rzecz polityki spójności i rozumieją, że spójność tak, ale także takich pieniądze. Na przykład spójność tak, ale w zamian za to zgoda na zniesienie tego, co serce powtarzają w nas, na przykład widzę w listach dodatkowych CIT na Europie, co po prostu spowoduje, najmniej jedno do dyskusji, bo są to sprzyjające, co spowoduje, że będzie wiedzieć. Zdarzy, że owszem, pierwszy na 3 lata będziemy trzeba włożyć, nie będzie korzystać z dwóch preferencji tutaj z naszych możliwości walutowych podatkowych i oczywiście zmienić system. To będzie zatem tak, że to jest druga gra, prawda? Kto z kim wymieni się na co? Dlatego, że każdy z państw europejskich ma inne preferencje, inny kształt tej konkurencji strategii gospodarczej. Oczywiste jest to, że raczej biedni będą wymieniać się bogatymi swoimi rezultatami, jak to mówić, niż mniejszymi, słabszymi.